Bo wolność w demokracji jest taką wolnością jak w restauracji. Rząd obecny ma chyba ze 150 ministrów i wiceministrów. To jest w ogóle cyrk. Księga Guinnessa nie zna po prostu czegoś takiego drogiego, takiego stroju. W dodatku ten rząd niczym nie rządzi, bo to są sami tacy ludzie o takich kwalifikacjach typu pana Myrchy czy pani Urszuli Nowak. To co oni tam mogą rządzić? Nie bójmy się odebrać kolejnego telefonu. Z nami pan Andrzej z Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, obserwując polską scenę polityczną, ona jest przez dwie partie zdominowana. No i wydaje mi się, że władza uzależnia, że jeśli przyjdzie ktoś nowy, to też szybciutko się wciągnie w te tryby i też zacznie robić wałki, przekręty. Patrząc nawet, nie wiem, no, zachwystują się tą władzą po prostu, patrząc nawet po marszałku Sejmu. I teraz mam pytanie, czy to zrobić, żeby tak nie było? Macie państwo jakiś pomysł? No nie wybierać na marszałka Sejmu klauna, który pajacował przez ile? 12 lat. On sam nawet o tym mówi, że on żył w obszarze skrajnego kabaretu i przestrzeni niepoważnej. Znaczy, to jest dla mnie szokujące. Znaczy, my pozwalamy, aktorzynę sobie nasz sąsiad wybrał na prezydenta, a my sobie na marszałka Sejmu wybieramy człowieka, który... Ale to jest, panie doktorze... rzeczywistości nie czuł nigdy. To jest desperacja. Bo to jest, dano nam, to ładnie pan Stanisław Michalkiewicz kiedyś powiedział, że problem z Polski obecny polega na tym, że Polacy chcieli wolności, a dostali demokrację i powiedziano im, że to jest to samo. I oni uwierzyli, że to jest to samo, ale to nie jest to samo. Wolność w demokracji jest taką wolnością jak w restauracji. Mogę sobie zamówić do jedzenia co chcę, ale z tego co jest w karcie. No jak w karcie są dwa dania kompletnie niestrawne, już zwracane wielokrotnie, no to się szuka kogokolwiek, czegokolwiek i stąd te zachowania, które mogą się wydawać irracjonalne. Ja bym na pytanie pana Andrzeja powiedział tak, że no też trzeba zwrócić uwagę na system. To jest system, po prostu, w którym, jak mówię, święty Franciszek z Asyżu po 3 miesiącach by kraść zaczął. No, święty był to może po pół roku, no ale jak się wejdzie w ten układ, że partia nominuje, parytety se wyliczają, tylu wiceministrów, tylu ma być sekretarzy, podsekretarzy, tutaj wojewodów się targują, tego oczywiście coraz więcej ta pula wzrasta, przecież rząd obecny ma chyba ze 150 ministrów i wiceministrów, to jest w ogóle cyrk, księga Guinnessa nie zna po prostu czegoś takiego drogiego, takiego stroju. W dodatku ten rząd niczym nie rządzi, bo to są sami tacy ludzie o takich kwalifikacjach typu pana Myrchy czy pani Urszuli Nowak, to co oni tam mogą rządzić. I jak się wejdzie w ten system, no to jest system nienaprawialny. Tutaj trzeba jakoś to zmienić od razu na poziomie podstawowym, bo w ramach tego systemu on się nie zreformuje. To jest jedna rzecz, ale trochę tutaj można odbić pytanie do naszego widza, no bo widz nasz pyta, co z tym można zrobić. No oczywiście jest tak, jak mówi Rafał, to znaczy, że system sam premiuje takie mechanizmy, możemy tutaj się zajmować systemem wyborczym, który też jest moim zdaniem patologiczny, systemem podziału mandatów, system Donta, który jest też moim zdaniem najgorszym możliwym, jaki można było wybrać i tak dalej, no ale ktoś też na tych ludzi głosuje. No to jeżeli dzwoni do nas pan Andrzej i mówi, co zrobić, żeby było inaczej, to ja odpowiadam, panie Andrzeju, a ile osób pan przekonał, żeby zagłosowały inaczej w ostatnich wyborach? Kogo masz, nie chcemy robić ten, ale no karta jest jaka jest, tak? No dobrze, ale to się... Jedz co chcesz, ale to się musi też wziąć gdzieś z dołu. No to jest, to jednak jest oddziaływanie z różnych jakoś, kierunków. Przepraszam, to się jakoś tutaj bierze. Ja zwracam uwagę, jest pewien rodzaj, jak już ludzie nie mają co robią, strajkują. Ja mam wrażenie, że mamy do czynienia z takim strajkiem trochę w stylu Atlas wzruszył ramionami Ayn Rand, że tę sytuację... Gdzie się podziały talenty w Polsce? Gdzie się podziały młode pokolenie? Spójrzmy na te wszystkie partie. Przecież tak, tu siedzi dziadek jeden, a tam banda potakiwaczy, która nie jest po prostu, która poszła do tej polityki, bo się do niczego innego nie nadaje. Wiedzą ci ludzie, że oni by nie zarobili w biznesie, to pewnie idą, noszą kapcie za jakimś tam lokalnym działaczem, potem w drugim, trzecim, jak ktoś jest zręczny w tym zmienianiu podwieszeń, to się może wyciągnąć. A gdzie są? No przecież talenty wynikają z rozkładu statystycznego. Gdzie są te talenty w polityce zagranicznej, na Zachodzie?
Jeżeli takie mądre gremia, co mają wszystkich profesorów, wszystkie uczelnie ich popierają wyższe i nie są w stanie wybrać lepszego kandydata niż Hillary Clinton, potem Joe Biden, a teraz Kamala Harris. I w Polsce tak samo. Te wielkie elity nie są w stanie wybrać, nic wydać z siebie, wydusić lepszego niż Platforma Obywatelska z Tuskiem, też wielokrotnie zwracanym na czele. To znaczy, że te talenty poszły gdzie indziej. Że ludzie naprawdę rzutcy, mądrzy, którzy są prawdziwą elitą społeczną, omijają politykę szerokim łukiem, bo wiedzą, że tam, że to smród i obciach i po prostu, i one gdzieś są. To jest kwestia dotarcia, znalezienia i rzucenia jakiejś iskry, która połączy tych ludzi, którzy gdzieś tam się zajmują na razie swoim prywatnym życiem, swoją robotą, i połączy ich w ten arystotelesowski demos. Tak mi się wydaje, że tak jest mniej więcej kierunek działania, natomiast oczywiście przełożenie tej genialnej myśli na praktykę jest szalenie trudne. No właśnie, ale to nie jest tak, że nie mamy elit, tylko gdzieś te elity są. To jest takie opadanie Marka Oramusa, kiedyś napisał w science fiction, że przylecieli tacy kosmici i tutaj chcieli Ziemię podbić, zaczęli rozpoznać i zauważyli, wylądowali oczywiście, bo to zasugerowane gdzieś na terenie demoludów, i zauważyli, że Ziemianie są doskonale przygotowani na atak z kosmosu. Udają, że nie wierzą, są doskonale przygotowani, bo ukryli wszystkie swoje elity, ponieważ im kto wyżej jest w hierarchii społecznej oficjalnej, tym głupszy. Czyli znaczy się, że to jest tak konspiracja, że zakonspirowali ten, bo kosmici to stwierdziwszy odlecieli oczywiście, widząc, że no jak mają przygotowanych do walki tych, to nie będą z nimi zadzierać. I to coś takiego mamy w tej chwili. Gdzieś te elity prawdziwe się poukrywały, a mamy powystawianych pajaców właśnie, którzy się tam sejmflix robią z parlamentu. Ile razy ja miałem do czynienia z ludźmi, którzy pisali do mnie albo mówili mi na jakichś spotkaniach: panie redaktorze, przecież jest tylu świetnych ludzi, i tu padały nazwiska moich kolegów, nie tylko dziennikarzy, ale też takich, którzy gdzieś w jakichś instytucjach pozarządowych działali, albo nie wiem, byli dyrektorami jakichś instytucji państwowych, ale nie pełnili żadnej kierowniczej roli. A jakby tak mówili, zebrać ich wszystkich, jakby tak z nich zrobić jakąś grupę, partię, ugrupowanie, ruch wreszcie, zacząć zmieniać tę rzeczywistość. No tylko właśnie to jest pytanie, jak? Bo jak się rozmawia z takimi ludźmi, to niestety wchodzą w grę bardzo życiowe motywacje dla pozostania w tym miejscu, w którym się jest. No bo każdy musi z czegoś żyć, większość ludzi ma rodzinę, a też jest obrzydzenie do tego systemu, o którym ty mówisz. Okay. No nie zmusi się nikogo, żeby wszedł i zaczął robić coś, po czym zostanie wypluty najprawdopodobniej. Jak mu się nie uda, to zostanie skopany, zmarnuje sobie życie, rodzina go znienawidzi. I co? A może są jeszcze trzy cechy, o których warto powiedzieć. Po pierwsze, Polacy uwielbiają święty spokój. To prawda. Jakiekolwiek zamieszanie jest kłopotliwe, drodzy państwo. No, nie działamy, bo po cholerę. Przecież jest święty spokój najważniejszy. Po drugie, chyba jesteśmy społeczeństwem długiego weekendu majowego. Czy my czekamy na takie przestrzenie, w których po prostu nikt się do nas nie czepia, nic nas nie obchodzi, i tego weekendu majowego to byśmy przez cały rok tak naprawdę chcieli mieć? A po trzecie, wydaje mi się, zawsze jest oczekiwanie ktośa. Czyli ja nie wiem, co zrobić, ale ktoś inny powinien to zrobić. Ktoś powinien to zrobić. Ja patrząc nawet w takich działaniach, jak w małych społecznościach się udziela, od wspólnoty mieszkaniowej po jakikolwiek, drodzy państwo, twór społeczny, zawsze ktoś. Znaczy, niech ktoś inny to zrobi, nie ja. I dopóki nie będzie tej, bo szukamy też w jakiś sposób odpowiedzi na to, co można zrobić, wzięcie odpowiedzialności. Znaczy, jeżeli to nie my, to kto? To chyba to lepsze by było odpowiedzenie. Generalnie w Polsce nie ma kultury przywództwa, prawda? Bo to jest właśnie to, że demokracja, w ogóle jakikolwiek system, żeby cokolwiek się działo, musi być lider, musi być przywódca, który ma odpowiedni autorytet, odpowiednio potrafi działać. I znowu ja tutaj przez to moje uważam dla siebie bardzo cenne doświadczenie mieszkania za granicą. Mam to porównanie i po prostu widzę, jak tam się tworzy elity. Są programy, które autentycznie tworzą elity. Są całe szkoły dla liderów, ponieważ bycie liderem, bycie przywódcą oznacza posiadanie określonych cech, umiejętności. W Polsce tego nie ma, bo nie ma tej kultury, prawda? Nie ma po prostu takiej tradycji. I też tutaj właśnie też nasz kod kulturowy jest taki. No mamy tą tradycję egalitarną, równościową. Wejdę w słowo. Są takie szkoły. Są. Ja miałem nawet takie doświadczenie nie tak dawno. Myślę, że to było może rok temu z kawałkiem.
Wziąłem udział w dyskusji na zakończenie szkoły robionej przez jeden z zresztą konserwatywnych polskich think tanków. Nie będę tu wymieniał nazwy, bo skądinąd lubię i cenię. No i było sporo tam młodych ludzi. Była dyskusja o Unii Europejskiej. Ja wygłosiłem w tej dyskusji z punktu widzenia powiedzmy mainstreamu dosyć niepoprawny pogląd, ale znają mnie państwo, widzowie też wiedzą, że ja raczej po bandzie nie jadę, więc to było wszystko ułożone, dobrze uzasadnione, tak sądzę. No i potem ci młodzi ludzie z tej szkoły liderów komentowali ten występ i tę dyskusję. No i te głosy to była dokładna kopia gotowców z Zachodu. Dokładna. Tak wyglądają szkoły liderów i tak wyglądają ludzie, którzy w nich biorą udział. To właśnie nie są prawdziwe szkoły liderów. Zostałem skrytykowany za to, że tam śmiem tutaj nie podziwiać, że jakieś głoszę niepoprawne tezy, że demokracja, panie, równość, no takie tutaj równouprawnienie mniejszości, to są cele, prawda? Treści w tym nie było żadnej. Kopia jeden do jednego gotowców dostarczonych z innych miejsc. Albo to są szkoły indoktrynacji, sloganizacji. Właśnie dla tworzenia tych neokolonialnych elit, prawda? Czyli to się właśnie tworzy zarząd. To nie są własne wzorce. Ale jeżeli to jest jakieś pocieszenie, to zgodnie z takim żartobliwym hasłem, które głoszę od dawna, może nie jest tak żartobliwe, Polska trendseterem narodów, to właśnie Zachód dokładnie popadł w to samo. Jak się przeczyta rozpieszczony umysł Haidta i Lukianowa, czy inne książki Jonathana Haidta, czy zmarłego niedawno Filipa Zimbardo, to jest oparte na badaniach bardzo szczegółowych. Tam nastąpiło właśnie totalne skretynienie. Ludzie, pokolenie studentów obecnych, prawda, większością powiada, że jeżeli ktoś na sali czuje się obrażony jakimś tematem, to ten temat w ogóle powinien zostać usunięty z nauczania. Bo jest jeden na sali Niemiec na przykład, to nie uczmy o II wojnie światowej, bo będzie mu przykro. No i to, ale to autentycznie, to są badania socjologiczne z renomowanych zachodnich uczelni, więc nie czujmy się w tym upadku samotni. My lecimy w dół, ale oni tam lecą. Bardzo pocieszające. Mam nadzieję, że was pocieszyłem. Pocieszenie się tym, że tam gdzieś jest gorzej, to nie wydaje mi się. Ja myślę, że to, co pani doktor powiedziała w kontekście pewnego kalkowania i przygotowania nas do określonej roli. Znaczy nam się wmawia, w szkoły liderów, to ja pamiętam od 30 lat. Znaczy, w Polsce się próbuje liderów robić. Problem polega na tym właśnie, że my nie potrafimy nazwać tego, co naprawdę jest nam potrzebne, a próbujemy wmówić sobie coś, co teoretycznie powinno nas podnieść, bo każdy Polak chce być liderem. Tak jak te MBA stały się w Polsce bardzo popularne, no bo każdy chciał być automatycznie menedżerem tylko dlatego, że przejdzie studia. Nam nie są potrzebni liderzy w takim rozumieniu, jakim się nas kształci. Nam są potrzebni de facto członkowie czy społeczności, którą nazywamy kapitałem społecznym. Znaczy nam potrzebne jest zlepienie, złączenie, a nie atomizacja. Szkoła liderów powoduje, że daje ci się przekonanie, że ty jesteś tym, za którym barany mają już iść. Tylko problem polega na tym, że już tych baranów jest tak dużo i jakby to wszystko się tak rozbiega, że nie jesteśmy w stanie, drodzy państwo, tych liderów w ten sposób budować. Druga rzecz, która nie jest nazywana, czyli nie jest nazywany kapitał społeczny, nie jest nazywany patriotyzm gospodarczy i braki i deficyty w tym zakresie, ale w moim przekonaniu jeszcze jedna rzecz nie jest nazywana w żaden sposób. To jest to, że my jesteśmy w wojnie i nie w tej wojnie tam przy granicy proxy wojnie. Mówimy o wojnie gospodarczej, która się tak naprawdę dzieje na naszych oczach cały czas. Znaczy to, że Francuzi potrafili sobie w Paryżu powołać 20 lat temu szkołę wojny gospodarczej, bo wiedzą, że ich wrogiem gospodarczym są Niemcy i potrafią to nazwać i potrafią 200 ludzi szkolić co roku, czyli 20 razy 200, daje im określony potencjał ludzi, którzy potrafią bronić ich gospodarki. Drodzy państwo, teraz sobie wyobraźcie, że w Warszawie tworzy się szkołę wojny gospodarczej. Boże! Tragedia. W ogóle powiedziałeś coś takiego. Tragedia. Jak można w ogóle w takich odrębach myśleć? Przecież my byliśmy przyjaźni szukać ze wszystkimi. My uznajemy, tak jak w kontekście Niemiec, że my dobre relacje to, że my będziemy sobie się uśmiechać i ręce sobie podawać. Bo tutaj pytanie się na czacie pojawiło. Akurat w tym temacie, o którym pan teraz mówi. Jaka w obecnej sytuacji i rysującym się na horyzoncie konflikcie gospodarczym i militarnym USA-Chiny powinna być polska racja stanu? Czy pogłębienie integracji Unii Europejskiej jest rozwiązaniem? No właśnie, problem polega na tym, że teraz trzeba uznać, że jeżeli jakaś wojna jest, to ty nie możesz sobie usiąść i uznawać, że jej nie ma. Po pierwsze, ta wojna jest. No uznaliśmy, po drugie, musisz się po której stronie opowiedzieć, no bo nie ma w ogóle możliwości innej. Oczywiście możesz sobie uznać kraj neutralny,
Szwajcarię będziemy sobie robić, ale to jest nieprawda. I teraz, jak ja będę pogłębiał integrację europejską, teraz sobie zadać sobie pytanie, na ile to wpływa na zwiększenie mocy mojego działania, na ile to mnie osłabia. Oczywiście w logice marksistowskiej będzie powodowało, że mnie to wzmocni, no bo będę miał wielką Unię Europejską, zgodnie z logiką Lecha Wałęsy, będziemy budowali jeden kontynent. Tylko patrząc na to, jak degradowana jest ta Unia Europejska, no to pytanie, gdzie ja się znajdę w tym zakresie. Teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy my wygramy w tą całą grę i czy de facto ta wojna jest realną wojną, bo to, co widzimy przez granicę, to już widzimy, że to jest proxy wojna i wiemy, że różne mocarstwa nie prowadzą ze sobą realnej wojny. Znaczy, one używają poszczególnych nacji, poszczególnych obszarów gospodarczych do prowadzenia tej wojny. Żaden z tych mocarstw nie wpuszcza wojny na swój teren. To teraz pytanie, czy my chcemy być przestrzenią wojenną, czy też chcemy się uchronić przez tą przestrzenią wojenną i przesunąć ten konflikt zbrojny na zupełnie inny obszar. Na wojnach można stracić, ale można świetnie zarobić. Niemcy, o których była mowa, Niemcy teoretycznie przegrali wojnę, ale Niemcy wpuścili wszystkie swoje elity, natychmiast struktury NATO, przecież to pierwsi wodzowie, przywódcy natowscy to byli zdegenerowani faszyści, którzy tylko mundur zdjęli. Dlatego jak ja słyszę co jakiś czas, drodzy Państwo, o tym, że Rosjanie są upadli straszni, drodzy Państwo, 10 lat jeszcze w NATO będą funkcjonować. Oni nie byli zdegenerowani, oni byli przewerbowani. Oczywiście, ale to ostatecznie, trzeba zadać sobie pytanie, kto był najbardziej zdegenerowany? Ten, który ich przeflancowywał. Znaczy, że Amerykanie doprowadzili do sytuacji, że człowieka, który mordował i to bezwzględnie, potrafili przebrać w inny mundur i udawać, że nic się nie stało, to jest niezwykle niebezpieczne. Znaczy, my musimy zastanowić się, z kim gramy, dlaczego i na jakich wartościach gramy. Ale jeżeli się z kimś nie zgadzam, mogę przyjąć pewną strategię działania, tylko ja muszę wiedzieć, co ja ostatecznie na tym wygram. A my nawet nie jesteśmy sobie w stanie powiedzieć, czy my chcemy mieć jakąkolwiek wartość dodaną? Czy my jesteśmy w stanie pomyśleć innym scenariuszem, w którym nie będziemy wchodzić między jedną a drugą stronę, bo jak wejdziesz między młot a kowadło, to tam ciebie nie będzie, a my się tam pchamy. Pan powiedział bardzo, bardzo ważną rzecz, to znaczy, że w tej wojnie, bo zaczęło się od pytania o wojnę handlową. Handlową, tak. Tak, że w tej wojnie handlowej, czy w ogóle w wojnie, można gdzieś pozostać, próbować odepchnąć ją od siebie. I że ten, który ją wywołuje, który ją toczy, nigdy z tych dużych nigdy nie chce mieć jej na swoim terenie. I ja myślę, że w tym konkretnym pytaniu, czy w tej konkretnej kwestii, czyli w nieuniknionej wojnie amerykańsko-chińskiej, oczywiście Polsce będzie próba przypisania jakiejś roli i oczywiście my moglibyśmy na tym próbować coś zarobić. Już nie mówię tu konkretnie, czy włączając się po stronie amerykańskiej, czy właśnie tego nie robiąc, ale ja wiem, jak będzie, bo to znam. Będzie jakaś Georgette Mosbacher kolejna, która powie, a teraz macie zrobić to. I wszyscy staną, powiedzą, tak jest, zwłaszcza jeżeli to będzie ta frakcja amerykańska, bo może to będzie wyglądało trochę inaczej, komu innemu będzie salutować władza obecna, ale myślę, że tak właśnie będzie. I nie będzie żadnej refleksji. Nie będzie żadnej refleksji, co można by zrobić inaczej, albo może co można by ugrać, tylko po prostu będzie... Ale z punktu widzenia Trumpa, jak zaczną salutować, to jak zaczęli klaskać, to będzie ich traktował zupełnie podnóżkowo. Znaczy, to jest samodegradacja, która doprowadzi do sytuacji, w której ten człowiek, no bo to jest biznesmen, on nie będzie w ogóle szanował, już nie szanuje i nikogo, kto nie przeciwstawi się, nie powie ostro o swoich interesach, nie będzie w ogóle poważał, więc te oklaski były żenujące. Do Trumpa jeszcze wrócimy, natomiast chciałbym szybko tylko się wtrącić, dlatego, że mamy Vox Populi. Czy Polska jest państwem niepodległym w naszej sądzie? Nie 78%, tak 22%. To są głosy naszych widzów. Właśnie ruszyła kolejna sonda. Czy chcecie państwo, aby takie debaty odbywały się u nas częściej? Można oczywiście głosować. Mamy jeszcze jeden telefon. Pan Marcin z Rzeszowa, tak? Tak, witam. Dzień dobry. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Ja chciałem, mam taką refleksję i chciałem poprosić zacne grono o opinię, czy się z tą refleksją zgadza, czy nie. Ja uważam, że nie jesteśmy ani niepodlegli, ani suwerenni na dzień dzisiejszy. Zbyt dużo w naszej rzeczywistości zależy od innych państw, od innych organizacji, od innych sojuszy, w których jesteśmy traktowani w taki lub inny sposób. No niestety w dużej części sami zgodziliśmy się na ten stan rzeczy.
Co do niepodległości i suwerenności, czyli które ja rozumiem jako prawo do samostanowienia o sobie, ja uważam, że należałoby wyjść od źródeł, czyli winna jest tak zwana reglamentowana rewolucja, czyli przejęcie władzy i wpływów, które trwało w Polsce 10 lat. 10 lat spowodowane stanem wojennym i spowodowane tak naprawdę dealem z rzekomo z ludźmi, którym no, dobro Polski i ta wolność leżały na sercu, a co potem z tego wyszło, to się okazało. Nie rozliczono, nie dokonano procesu dekomunizacji i tu chyba jesteśmy jedynym byłym z byłych demoludów, który podszedł do procesu lustracji, dekomunizacji w tak łagodny sposób. No wychodzi na to, że jak się rozejrzymy po sąsiadach, to wszędzie tam rządzili jacyś bandyci, złodzieje, zboczeńcy, a tylko u nas tak naprawdę w gruncie rzeczy porządne chłopaki. I daliśmy tym ludziom aż 10 lat na to, żeby dokonać tej tranzycji, tego przejęcia, żeby dokładnie ułożyć sobie system prawny, który funkcjonuje do dziś, bo ja tylko chciałem przypomnieć, proszę mi poprawić, jeśli się mylę, kto powołał do życia Trybunał Konstytucyjny? Nie towarzysz Kiszczak czasami? No to taki szczery demokrata, który tam bodajże w 82 czy 83 roku powołuje strażnika Konstytucji, to o czym on myśli? O czym on myślał, jak tworzył ten urząd? No, on planował na lata, na przyszłość, żeby się zabezpieczyć, żeby mieć poczucie tego, że no, ani ja, ani nikt inny nie zostanie tak naprawdę ruszony, nie zostanie rozliczony. Nauczono nas w tej naszej najnowszej historii tego, że te organy, tego typu organy to są, a przede wszystkim sądy, to są ludzie, którzy się mylić nie mogą. I do dziś tak funkcjonujemy. Panie Marcinie, pytanie, proszę o pytanie w takim razie i do kogo? No ja chciałem się zapytać, czy ta moja diagnoza jest choć w jakiejś części trafna, bo ja nie ukrywam, że choć tam mogę się interesować historią i dalszą i współczesną, no to skoro są w studiu eksperci, to... Dobrze, to dajmy w takim razie im głos. Czy ktoś z Państwa zgadza się z panem Marcinem? Ja anegdotycznie, jeżeli... Proszę bardzo. Bo pan Marcin tutaj mówił też o rozliczeniu z komunizmem, a my dużo do Niemiec nawiązujemy. Wracając z tegorocznych wakacji, zatrzymałem się w Lipsku i tam poszedłem do takiego muzeum w Runden Eckhaus, domu takim, no, Eckhaus, czyli z takim okrągłym rogiem, prawda? I to jest siedziba lipskiego Stasi, jedna z głównych siedzib w dawnej NRD. Jest tam bardzo fajne muzeum, które zaczęło się właściwie w momencie, kiedy ludzie z tego ruchu obywatelskiego weszli i przejęli tę siedzibę i to tak zostało. Oczywiście potem wyposażono to w eksponaty, które wszystkie są właśnie z siedziby Stasi, ale jest to poniekąd zamrożone tak w takiej migawce, tak jak to wyglądało w momencie, kiedy ci Niemcy z demokratycznego ruchu tam w 90 roku wchodzili, zajmowali tę siedzibę Stasi. No i tak sobie po tym chodziłem, jest tam bardzo fajny audioprzewodnik po polsku, również mnóstwo ciekawych rzeczy i w pewnym momencie tak sobie pomyślałem, a zobaczyłbym takie muzeum SB w Polsce, poszedłbym sobie. Gdzie? Na Rakowieckiej. No właśnie, też mi się wydaje. Cały czas nic się nie zmieniło, tylko że to nie jest muzeum. To... Otóż to. I my mówimy, i przecież my sobie często myślimy o Niemcach, jeżeli chodzi o kwestie wychodzenia też z komuny, z pewną pogardą. Trochę też na zasadzie tego, jak to wyglądało właśnie po II wojnie światowej, na zasadzie pewnej analogii, że nie było żadnego rozliczenia. No tylko, że ich było stać na to, i to nie jest jedyne muzeum Stasi w Niemczech, żeby zrobić takie muzeum i pokazać obrzydliwość tego systemu właśnie na konkretnych przykładach, rozebrać to na czynniki pierwsze.
No ale wiesz, jakby obok PRL była jakaś Polska Zachodnia, która się znalazła w amerykańskiej strefie okupacyjnej i w 89 roku byśmy się jednoczyli, to może. Tak, ale Stasi, może. Słuchajcie, ale Stasi otworzyło teczki swoich, czyli siebie oczyściło, ale teczki tych, którzy współpracowali między innymi ze strony polskiej, nadal trzymają i to jest wszystko do tego, żeby precyzyjnie sterować gospodarką i polityką polską. Znaczy to, co jest na pewno przerażające do dzisiaj, na co pan Marcin, wszystkiego najlepszego panie Marcinie, bo imieniny były, tak. To, że rzeczywiście 2 miliony teczek, przynajmniej tyle się szacowało w momencie rozpoczęcia transformacji, jeżeli połączymy z rodzinami, no bo ta nomenklatura bardzo silnie jest utrzymywana, jeżeli popatrzymy, że te dzieci i to tak się jeszcze wcześniej, troszeczkę przed samą transformacją głębiej spojrzy, to ja powiem jedna rzecz, która mnie zawsze śmieszy, jak sobie to uświadomiłem. Centrum Adama Smitha w Polsce nadaje nagrody Wilczka. No bo Wilczek, drodzy Państwo, jak wszyscy macie świadomość, to był człowiek, który stworzył tak zwaną ustawę o wolności gospodarczej. Tak? A kiedy on stworzył tą ustawę o wolności gospodarczej? No troszeczkę przed 89 rokiem. Dla kogo on to tworzył? Dla nas? Dla tych, którzy potem z tymi kocami i z łóżeczkami wyszli? Proszę Państwa, Wilczek w 52 wstąpił do PZPR-u, ze sztandarem wychodził. To był PZPR-owiec, który dokładnie przygotował rozwiązanie, które miało spowodować, że ci, którzy w PZPR-ze byli, mieli skorzystać z tego rozwiązania. To, że wam pozwolono łóżeczka rozstawiać, to tylko dlatego, że cały interes był zrobiony na zapleczu i wielkie przejęcia nastąpiły, a dzieciaki ich były włożone w cały system transformacyjny. Bo powiedziałem na samym początku, była zmiana hegemona. Z hegemona moskiewskiego trzeba było zrobić taką zmianę, łącznie z uruchomieniem zasobów gospodarczych, które były w władaniu państwa, żeby przejść na kolejnego hegemona, czyli hegemona z jednej strony niemieckiego, patrz Berlin, bo to de facto jest Bruksela, no i Waszyngton. I to są rozwiązania. I to, co jest najbardziej obrzydliwe, drodzy Państwo, że my dzisiaj dajemy nagrody wolności gospodarczej, powołując się na, czyli budujemy gospodarkę i wolność gospodarczą cały czas na komunistach, na tych, którzy de facto przyczynili się do rozwalenia, do okradzenia, ale panie do fałszywej prywatyzacji. To wszystko jest aberracją. Ja poniekąd będę pana ministra Wilczka bronił, bo proszę zauważyć, to jest być może tragiczny paradoks, ale jak się weźmie tamtą ustawę i tamte warunki, to one w porównaniu z tym, co mamy dzisiaj, ze względu właśnie na naszą ograniczoną suwerenność, były znakomite. Ale one były dzisiaj przedsiębiorca zdycha. Ale one nie były dla polskiego przedsiębiorcy. One były dokładnie zrobione dla nomenklatury i my znowu, bo to tak jak... Można i tak powiedzieć, ale efekt był jaki ale był. Jeszcze raz, ale właśnie przez to, panie rektorze, przez to, tak samo jak ten pan redaktor, który powiedział o kwestii niejakości prezydenckiej, tak samo tutaj, jak my będziemy gloryfikować tego, a gloryfikujemy cały czas, to utwierdzamy, że wszystko, co zostało zrobione w przejęciu majątku przez nomenklaturę, było normalnym procesem otwartości. Myślę, że te nagrody i sentyment dla świętej pamięci Mieczysława Wilczka się biorą z czego innego. To znaczy właśnie z nostalgii ludzi, którzy myślą o przedsiębiorczości, mają poglądy wolnorynkowe, za sytuacją, w której naprawdę ta wolność była. Ja się zgadzam, że można dyskutować o tym, jakie były motywacje, ale ona była, a dzisiaj po prostu jej nie ma. Tak, ale jeżeli my nie potrafimy odróżnić kwestii motywacyjnych i uznajemy, że sam wynik, który nam dawał wrażenie, jest wartością, to jest, bo rozpoczęliśmy od tego, gdzie jest przyczyna słabości państwa, słabości narodu, słabości doprowadzającej do tego, że jesteśmy skolonizowani, że mamy dylemat związany z niepodległością, suwerennością. Znaczy, my musimy jednoznacznie nazywać dane zagadnienia. Ale ja bym też wolał, żeby za polską transformacją i wybuchem polskiej przedsiębiorczości stał ktoś taki jak Mirosław Dzielski. No ale tak się złożyło, że akurat stał za tym Mieczysław Wilczek. No to można sobie zadać pytanie, dlaczego to nie był ktoś inny, dlaczego ktoś z elity solidarnościowej na przykład nie wystąpił z takimi projektami, tylko po 89 roku tak naprawdę, no powiedzmy tam z jakąś pauzą krótką, zaczęło się przykręcanie tej śruby, którą odkręcił Mieczysław Wilczek. No, to jest pytanie. Ale musiało być przykręcanie, bo de facto kradzież się zrealizowała, więc trzeba było
zamknąć temat, zamknąć kurek i dać wrażenie, że ludzie sobie poradzą w tych warunkach, a praktycznie wyeliminować jakąkolwiek konkurencję i przejęcie majątku. Przepraszam, już mamy bardzo mało czasu, a chciałbym ostatnie, po minucie podsumowania dla każdego z Państwa. Minuta podsumowania, bardzo proszę, podsumowujemy całą tą dyskusję. Rzucam pytanie pomocnicze w takim razie, kiedy byliśmy bardziej suwerenni, w 1994 roku czy w 2024 roku? I każdy po minucie, jeżeli można prosić o podsumowanie. Nie mam aparatury pomiarowej, która by mógł to ustalić, bo różne były problemy w różnych momentach, ale powiem tak, jak tutaj opowiadałem o tym, że degeneracja zachodnich społeczeństw wywołana przez tamtejszy marksizm daje podobny efekt jak w Polsce. Nie dla jakiejś Schadenfreude, że gdzieś jest gorzej niż u nas, tylko po prostu dlatego, że złudzenie, którym żyją Polacy od 35 lat, że ktoś, żeby zrobić tak jak tam, tak jak na Zachodzie, tak? Bo właściwie cała polska polityka to było, żeby było jak na Zachodzie. Że ktoś przyjdzie, rozwiąże nasze problemy. Nikt ich nie rozwiąże. I to do najgłupszego Polaka w końcu będzie musiało dotrzeć, że jeżeli my sami nie rozwiążemy swoich problemów, to nikt ich nie rozwiąże. A ja mam jedną rzecz zawsze o Polakach dobrą do powiedzenia. Bo dużo rzeczy można o nas złych powiedzieć, ale mamy jedną niezwykłą cechę. Jesteśmy nie do zatłuczenia. W związku z tym przetrwamy to i będziemy zmuszeni zacząć wreszcie budować jakąś sensowną Polskę. I głęboko w to wierzę, że ją jeszcze za życia zobaczę. Panie redaktorze. No, ja się nie waham odpowiadając na takie pytanie. Oczywiście, że w 1994 roku. Jakby stopniować to na tej skali, to oczywiście, że tak. W 1993 roku wyszły z Polski wojska rosyjskie, no sowieckie można powiedzieć, co dało nam takiego dużego kopa na tej skali suwerenności w górę, a byliśmy 10 lat przed przystąpieniem do Unii Europejskiej, co z kolei zaczęło nas mocno na tej skali spychać. No, oczywiście można by tutaj różne czynniki wprowadzać, kwestie elit postkomunistycznych i tak dalej, ale nie mam wątpliwości. Byliśmy wtedy wyżej na tej skali. Natomiast ja nie byłbym jednak takim optymistą jak Rafał. I tu powiem o jeszcze jednej rzeczy krótko, o której nie mówiliśmy w tej dyskusji. Ale ona się lekko pojawiła. Kwestia jakiegoś buntu, jakiegoś zrywu. Ja uważam, że takiego zrywu nie ma i nie będzie. Polacy na tle narodów Europy Zachodniej są niesamowicie potulni. To jest trochę to, co powiedział pan doktor Bartoszewicz, że lubimy święty spokój. I ja wielokrotnie już mówiłem, dlaczego tak moim zdaniem jest. To są nawyki jeszcze z XIX wieku, które potem były utrwalane przez kolejne etapy naszej historii, czyli powolutku, pomalutku musimy kombinować. Jak będziemy kombinować, to się jakoś uda, tak jak w zaborze rosyjskim, tak jak w zaborze pruskim. Omijanie prawa, troszkę naciąganie, potem w PRL-u. Jak będziemy kombinować, to będzie nam łatwiej. Jak tam się ktoś wychyli, to dostanie po łbie i po co ja się będę wychylał. I to przekonanie jest przenoszone również na czasy obecne, również na to, co nam funduje Unia Europejska, tylko jest jeden problem. Ludzie, którzy tak myślą, nie biorą pod uwagę, że nastąpił ogromny postęp technologiczny, który umożliwia znacznie ściślejsze i dokładniejsze pilnowanie ludzi niż to, co kiedykolwiek wcześniej widzieliśmy w historii. Więc to przekonanie, że jakoś zakombinujemy, jakoś tam się uda prześlizgnąć, po prostu przestaje być słuszne. Tutaj kropka pana redaktora Warzechy, pani doktor. Na pewno w 1994 mieliśmy więcej możliwości i atutów, które można było inaczej wykorzystać, ale niestety już wtedy uważam, że nie było elit, które byłyby intelektualnie zdolne po prostu takie zadanie wykonać. Ja na to patrzę z szerszej perspektywy. To jest ostatnie 500 lat historii, kiedy zaczyna się epoka podbojów kolonialnych, kiedy zaczyna się tworzyć cały układ transatlantycki, kiedy świat, ten, który znamy, prawda, można powiedzieć, którego byliśmy częścią, przenosi się z kontynentu Eurazjatyckiego na oceany, na morza. Następuje totalne odwrócenie, można powiedzieć, całego układu, ponieważ staliśmy się peryferiami. Staliśmy się peryferiami nowego świata i tak na tych peryferiach cały czas jesteśmy i mamy mentalność po prostu peryferyjną. Wtedy w zachodnim świecie zaczęły się tworzyć nowoczesne państwa, nowoczesna gospodarka,
gospodarka, całe zaplecze takie właśnie, można powiedzieć, organizacyjne, które wspierało nowoczesne państwa. U nas ten proces się nigdy nie zaczął i do dzisiaj się tak naprawdę nie zaczął. Więc to jest, można powiedzieć, 500 lat bycia w gruncie rzeczy na marginesie historii, na marginesie tego świata, który dominował, który przodował. Czy to można zmienić? Moim zdaniem tego świata nie nadgonimy, bo ta asymetria tak naprawdę moim zdaniem jest zbyt wielka. Kwestia jest tego rodzaju, że zmienia się cała geopolityczna układanka, ponieważ centrum świata przenosi się do Chin, przenosi się do Azji, więc następuje odwrócenie tego układu, który został stworzony wtedy. Świat znowu wraca na kontynent, można powiedzieć. To Eurazja zaczyna być znowu tym number one. Oczywiście mówimy tutaj o procesach, które będą trwały następne dekady, ale to już się dzieje. Chiny będą tym nowym hegemonem i Eurazja będzie po prostu tym nowym centrum świata. A więc dodaje nam możliwość powrotu znowu do środka. Z tego peryferium, prawda, z tych peryferii możemy znaleźć się na środku. Więc pojawia się obiektywna możliwość, która sprawia, że będziemy mieli nowe możliwości. Kwestia jest tylko tego rodzaju, czy nasze subiektywne tutaj przekonania, nasz, można powiedzieć, mental, nasze mentalne oprogramowanie będzie w stanie to zadanie wykonać. Więc moim zdaniem obiektywnie będzie lepiej, przy czym mówimy tutaj o dekadach, pojawią się nowe możliwości. Kwestia jest tego rodzaju, żebyśmy mieli po prostu elity, które będą potrafiły tę możliwość wykorzystać. Panie doktorze, to proszę w skondensowanej wersji, bo zaraz koledzy z reżyserki zrobią to, czego pan mi życzył, prawda? Czyli dostanę lanie. To dla pana, nie my. My jesteśmy gośćmi, drodzy państwo, jest tutaj tak wielka, uroczysta, 150 lajków, my dostaliśmy po 150 tysięcy, jak państwo zrobicie milion, to my dostaniemy po milion, drodzy państwo. A tak naprawdę wracając do tematu, znaczy ja się zgadzam w pełni z panem rektorem w tym sensie, że rzeczywiście technologie powodują, że zamordyzm powstaje już w skrańcowym wymiarze. Znaczy to jest turbo marksizm, komunizm nie był w stanie sobie tego wymyślić, co technologie dają i ta integracja europejska, co może nas ubrać. Ale w kontekście oczekiwania na zmianę elit, ja nie liczę na zmianę elit. Historia Polski pokazuje, że co jakiś czas, słuchajcie, mamy to szczęście, że pojawia się jednostka. I nam dzisiaj niepotrzebna jest elita, drodzy państwo, nam potrzebne jest Kościuszko. Tylko i wyłącznie. Nawet jedna osoba, która jest w stanie pociągnąć na zupełnie... Elity są tak przerażone, oni są tak przestraszeni. Zobaczcie państwo, co się dzieje. Po zmianie prezydenta w Stanach Zjednoczonych wszyscy wpadli w panikę. To są tchórze. To znaczy, że wystarczy jedna osobowość w Polsce będzie w stanie zmienić wszystko. Tylko pytanie, czy ona będzie na tyle przekonywująca, żeby naród poszedł za. Bo naród można bardzo szybko odkleić od tego bagna, które nazywa się dzisiaj w Polsce elitą. To żadną elitą nie jest, drodzy państwo. My język musimy zmienić. To jest bagno, ferment. Niech to sobie fermentuje, tylko zaczyna brzydko śmierdzieć. Już to od dawna wiecie. Potrzebna jest jednostka, która pociągnie zupełnie w innym kierunku. Więc ja jestem święcie przekonany, nawet jeżeli to nie będzie jeszcze za nas, chociaż mam święty przekonany, znaczy mam nadzieję, że to jeszcze my będziemy, czy ktoś z nas będzie. A jak nie, to jak patrzę na następne pokolenie, na osoby, swoje dzieci czy ich rówieśników, kurczę, rosną orły takie, że dadzą radę. To jest genialny początek kolejnej pewnie rozmowy, którą można by było zorganizować, a z tego co widzę na naszej sądzie, niemal jednogłośnie państwo odpowiedzieli, czy chcecie, żeby takie debaty odbywały się u nas częściej. 95% powiedziało tak, 5% nie. Gdyby to były wybory do Sejmu, pewnie mielibyśmy większość konstytucyjną i można by było rządzić. Byśmy oszaleli. Z radości rządząc, mając wszystko. Prezydenta, premiera, wszystkie ministerstwa i, drodzy państwo, wszystkie limuzyny nasze. Ale to by było ja, jakbym został ministrem sportu. No dobra. Ale jaka limuzyna by była? To jest najważniejsze. Drodzy państwo, bardzo państwu dziękuję, że byliście z nami. W studiu byli z nami dr Magdalena Ziętek-Wielomska, Fundacja Pro Vita Bona, dr Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa, a także Łukasz Warzecha, Super Ekspres, autor programu Warzecha Kontra na kanale Super Link. Zachęcam do oglądania. Rafał Ziemkiewicz, Tygodnik do Rzeczy, Telewizja Republika i też współautor programu Research, który również na kanale Superlink możecie państwo oglądać. Zachęcam tych wszystkich, którzy jeszcze nie zostawili subskrypcji, żeby to zrobili, żeby było nas jeszcze więcej. No i prawdopodobnie być może niebawem znowu spotkamy się w takiej formule, tak więc tym bardziej zachęcam do tego, żebyście byli państwo z nami. Do usłyszenia, kłaniam się, Superlink wraca w przyszłym tygodniu. Do widzenia.